Dzień dobry. Witam, cześć, dzień dobry. Pewnie zastanawiacie się, co w dniu dzisiejszym robi vlog na kanale zamiast filmiku tematycznego. Ale jeżeli oglądaliście nasz ostatni vlog i jego końcówkę, to tam coś wspomnieliśmy o tym, że następnego dnia nagrywamy kolejny vlog. No i właśnie postanowiliśmy z Massimo, że dzisiaj będziemy kręcić film. Massimo właśnie sobie szykuje śniadanko. Ja zaraz też się do niej biorę. A jakie mamy plany na dzisiaj? Nie wiem, nie wiem. A, idziemy... Cicho, cicho, nie mów nic. Nic nie mów. Zobaczycie dalej, dlatego oglądajcie nas koniecznie. A jeszcze przed śniadankiem czas na poranny detoks. Połowa grejpfruta, dwie pomarańcze i połówka cytryny. Zabieramy się za sok. Okej, poranna dawka witaminy C i antyoksydantów gotowa. To teraz czas przygotować jeszcze śniadanko. Po śniadanku dopijam teraz herbatkę, oglądam jeszcze pytanie na śniadanie i przy okazji robię listę, bo będziemy jechać na zakupy. A tutaj widzicie coś, gdzie też będziemy jechać, ale zobaczycie w dalszej części vloga. A widzę, że tu Pipucia przyszła do mnie. Pinucia! Hej! Och, tak. Skończę robić listę, dopiję herbatkę i lecę do Tesco, bo mam spotkanie i zabieram Was oczywiście ze sobą. Zauważyć, podjechaliśmy dzisiaj po kwiaty na balkon. Tak, teraz robimy balkon na flor. Kwiaty się mówi. Come? Kwiaty. 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 A bene, fiori. No, będziemy robić balkon. W sumie to ja będę robić balkon. Już Wam pokazywałam w którymś z vlogów, że umyłam balkon, wyłożyłam meble ogrodowe, balkonowe. Dekoracja balkony. Teraz czeka mnie sadzenie roślinek. Później może robimy grill. Dlaczego teraz będzie ciepło? No. Nie ciepło, gorąco. Tylko ciepło. Gorąco. Nie, poczekaj. Nie ciepło, tylko ciepło. Ciepło. O, o. Idealnie. Jesteś, tak, jesteśmy teraz za Warszawą. Zobaczcie, tutaj mają konie. Jesteśmy w Otwocku, bo tutaj kupujemy kwiaty na balkon. Już wypróbowaliśmy parę razy to miejsce i powiem Wam, że najlepiej te kwiaty nam się trzymają na balkonie i są naprawdę z dobrego źródła. Także mamy kwiaty. Zobaczycie w domu, co wybrałam i co będę sadzić. I teraz jedziemy, wracamy z powrotem do Warszawy i jedziemy gdzie? Załatwić jeszcze kilka spraw, które mamy po drodze. Idziemy obiad. A później właśnie wracamy do domu na obiad. Część już na balkonie, a część jeszcze tutaj, ale powiem Wam, że najbardziej zaciekawione to są jak zwykle koty. Teraz trzeba się za to brać. O. I zasadzenie. Massimo, ty się bierzesz za obiad? Tak? No to ja. Dobra, to ty rób obiad, a ja robię balkon. Po dwóch godzinach z małą przerwą na obiad ogarnęłam sadzonki. Zobaczcie, tutaj posadziłam dwie dalie. O, takie fajne różowe. Tutaj znowu w skrzynkach mam posadzonych 19 pelargonii w takim pięknym czerwonym kolorze. No i jeszcze iglaczki tutaj. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo tak na dobrą sprawę musimy jeszcze odwiązać markizy. Trzeba jeszcze posadzić resztę roślinek, które czekają w garażu. Trzeba przyciągnąć, przywieźć materace, resztę dekoracji balkonowych, ale będę Was na stałe ciągle, powiedzmy raz na jakiś czas w moich vlogach, będę Wam pokazywać, co się tutaj zmienia, co kupiliśmy, co dokupiliśmy i jak nasz balkon wygląda.
Massimo mówi, szybko, szybko, szykuj się, bo wychodzimy. A gdzie wychodzimy? Idziemy na spacer, nie wiem. Myślę, może paliwo na samochodzie. A, musimy iść zatankować, podjechać do banku. Ej, idziemy na sushi? Tak. Bycie? Tak? Tak. O, no, to pójdziemy dzisiaj na sushi. Wyjątkowo, jak w piątki nigdzie nie wychodzimy, to dzisiaj polecimy na suszon. Ej, a może... Suszon, Sushi, nie suszon. A może byśmy pojechali do promenady jeszcze wyłazić, co? Tak. Loko sushi. Nie, chodzi mi o to, żeby po sklepach pochodzić. Tak. No to jedziemy. Idziemy na sushi, do naszej ulubionej knajpki. Proszę bardzo. Kochanie, co dzisiaj jemy? Weźmiemy chipsy krewetkowe, co? I co jeszcze? To weźmiemy? No dobra. To co, możemy już zamawiać chyba, no nie? To jest nasze ulubione miejsce. My się zawsze śmiejemy, że to jest nasz VIP-ek. Zawsze tu siadamy, jak jesteśmy ze znajomymi. Ale zobaczcie, jak to jest ładnie. Jest moja czoja. Massimo, co tam przeglądasz? Gazetkę? Tak. Chipsa? Proszę. Chipsa. Gazeta logo. Nie chcesz chipsa? Dziękuję. No. I czekamy na nasz zestaw teraz. Jak to się mówi? Omomom. Zobacz, kochanie, są twoje krewetki. Powiem wam, że to jest pyszne. Widzisz, jaki ładnie sushi. No, poczekaj, bo cię nie będzie słychać. Tak? Bardzo ładne. Też dekoracje. Bardzo smaczne. Dekoracja. Pycha. No nie ma się co dziwić, że to jest nasze ulubione sushi. No to co, jemy? Smacznego. Kochanie, na zakończenie dzisiejszego wieczorka. Widzisz. Nasze zdrowie. Klienty, wasze zdrowie. Gratis, tak, dostaliśmy na zakończenie dzisiejszego wieczorku. Szampana. Jeszcze raz. Szampana. Wracając do domu, odebrałam jeszcze pocztę i okazało się, że czekała na mnie przesyłka od Vita Liberata. I to jest podobno najnowszy taki olejek brązujący z SPF 50. No, jestem jego bardzo ciekawa. Zobaczymy. Trzy w jednym. Co to będzie? Na pewno za jakiś czas na blogu znajdziecie recenzję. Ale słuchajcie, wchodzę do domu, a tu dzwoni kurier. Teraz zobaczymy, co on mi tu przyniósł. No dobra, już widzę. Paczka ambasadorki Le Petit Marseillais. Otwieramy. Paczka otwarta. Ale widzę, że tu jest inne jeszcze drugie pudełko. Dobra, to wiecie co? Poczekajcie, ja to wyciągnę z tego kartonu. To jest tydzień fioletu. Naprawdę, zobaczcie. Może tutaj tego tak nie widać w kamerze, ale ten kolor jest fioletowy. Pamiętacie paczkę z kubkiem? Też była fioletowa od barwy. No dobra, dobra, ściągamy tą górę. Muszę się nauczyć otwierania paczek jedną ręką. Zdecydowanie. I co my tutaj mamy? Jest liścik, droga ambasadorko, który przeczytam sobie później. Otwieramy dalej. Przewodnik po świecie Le Petit Marseillais. I są produkty, które widzę, że się wysunęły. Oho, ho. Poczekajcie, zaraz jakoś to ładnie ułożę, żeby to ładnie wyglądało. No dobrze, ułożyłam to, żeby to tak ładnie wyglądało. To już znam. Nowość marki, olejek pod prysznic. I to też już znam, a to jest krem do rąk. Nawilżający, ale widzę, że ma nową oprawę graficzną, więc całkiem ładnie wygląda. Ale słuchajcie, dostałam tutaj jeszcze takie karty przyjaciółek. Sprawdzę, o co dokładnie w tym chodzi i zostawię wam wszystkie informacje na ten temat
w opisie do tego dzisiejszego vloga, bo widzę, że to jest jakieś hasło do rejestracji. No sprawdzę to, zobaczymy o co tam chodzi, być może to jest coś też dla Was. Dobra, a teraz robię sobie herbatkę i trzeba zmyć gębę i się wykąpać i przebrać piżamkę. Kochani, chyba najwyższy czas się z Wami pożegnać. Ja się teraz rozbieram, przybieram, skakuję pod prysznic, zmywam, nakładam maseczkę, relaks totalny. Ale poczekajcie, przecież jeszcze Max musi się z Wami pożegnać. Massimo! Stiamo finendo vlog. Vorresti dire qualcosa? Teraz koniec vlogu. Tak. Szybko, szybko. Nie szybko, szybko, bo jutro znowu nagrywamy. A jutro będzie nowy. Dobra. Dobranoc. Dziękuję i zobaczymy jutro rano na nowy vlog. 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 Brawo. Dobranoc, kochani, i do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki, pa!